Przed nami jedna z najbardziej kolorowych imprez w Polsce. Od 15 do 17 września Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. Wielobarwna parada, fiesta balonowa, targi ogrodniczo-rolne, wystawy florystyczne i tony pachnących jabłek. A do tego trzydniowa festiwalowa scena z darmowymi koncertami. W ramach piątkowej alternatywy Mr. Polska, Żabson, Gibbs oraz Avi. A w sobotę i niedzielę legendarna grupa Alphaville, Agnieszka Chylińska, Organek, Ania Dąbrowska, Happy Set, Ira oraz Myslowic. Partnerami strategicznymi 46. Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw są Orlen, PKP Cargo oraz Województwo Łódzkie. 15-17 września zapraszamy do Skierniewic. Weekend pełen kolorów, smaków i brzmień, na którym nie może Was zabraknąć. Serdecznie zapraszam do Skierniewic i gorąco pozdrawiam. Prezydent miasta Skierniewice, Krzysztof Jażdżyk. Rozpoczynamy czwartkowy program Gość Dnia Radia RSC. Dzisiaj Państwa, także moim gościem jest doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, pan Paweł Sałek. Witam serdecznie, panie ministrze. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam też radiosłuchaczy. Mamy dobrą informację, jeżeli chodzi o Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw, ponieważ już wiemy, że otwarcie święta na scenie przed ratuszem w Skierniewicach to udział prezydenta Andrzeja Dudy. Tak, to jest też bardzo miła informacja dla mnie, dlatego że ja współpracuję z panem prezydentem Andrzejem Dudą już od roku 2018 i to jest bardzo miłe, że po raz kolejny pan prezydent Andrzej Duda zdecydował się na to, aby przybyć do Skierniewic, można powiedzieć, na najważniejszą imprezę, chyba już europejską, a na pewno ogólnopolską, czyli Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. Pan prezydent wspominał ten czas poprzedniej wizyty wspólnie z panią prezydentową bardzo mile. Dlatego, że to jest impreza, która rzeczywiście odbija się bardzo dużym echem w całym kraju i jest takim spotkaniem ogrodniczo-warzywniczym dla całego państwa. Stąd też decyzja pana prezydenta, aby przybyć ponownie do Skierniewic, aby ponownie zobaczyć miasto, aby ponownie też spotkać się z mieszkańcami. A też pan prezydent, trzeba powiedzieć, chyba lubi nasze strony, dlatego że też niedawna akcja, która się odbywała w powiecie skierniewickim, czyli akcja Sprzątamy, która była w ubiegłym roku też na naszej ziemi skierniewickiej, miała swoje miejsce, co jest bardzo miłe i bardzo ważne. Jednocześnie oczywiście oprócz tego wymiaru, o którym przed chwilą wspomniałem, to dla pana prezydenta kwestie związane z rolnictwem, z ogrodnictwem, z warzywnictwem, ogólnie mówiąc szeroko pojętym sektorem rolnym, są szalenie istotne i ważne. I wiele razy pan prezydent Andrzej Duda dowiódł, czy w układzie prac legislacyjnych, czy przygotowywania ustaw, czy także wizyt zagranicznych i promocji polskiej żywności poza granicami kraju, że ta kwestia rolna, tak jak powiedziałem, szeroko rozumiana jest dla niego bardzo, bardzo ważna. No właśnie, panie ministrze, czy to oznacza, że szeroko pojęte sformułowanie bezpieczeństwo żywnościowe, które wybrzmiewa w różnych przypadkach i odmianach, czy to jest to właśnie, co pokazuje na przykład Skierniewice, że tutaj akurat możemy zobaczyć, że ten sektor może nie jest związany tylko i wyłącznie z rolnictwem typu zboża i tak dalej, ale z czymś, co też jest istotne i w czym akurat, jeżeli chodzi o eksport, to by Polska przoduje. Tak, to jest bardzo ważny element, chyba nawet wiodący, jeśli chodzi o eksport z Polski różnego rodzaju dóbr, to są produkty rolne. I nie mówię tutaj o kwestiach nabiału czy mięsnych, ale właśnie te elementy, które są związane z warzywnictwem czy ogrodnictwem, to jest też, czym my potrafimy się pochwalić na całym świecie. Nie tylko mówię tutaj o surowych owocach i warzywach, ale także o tych, które już w pewien sposób są przerobione, przetworzone i to też jest pewna sztuka od strony gospodarczej, żeby nie tylko wysyłać produkty, które są świeże, one oczywiście są bardzo ważne i cieszą się dużą popularnością, ale także te przetworzone, bo to automatycznie napędza też biznes lokalny, lokalne przetwórstwo, lokalną przedsiębiorczość, czyli to te przygotowane, obrobione warzywa czy owoce eksportowane później dalej też są ważną częścią polskiego eksportu. My w naszym regionie skierniewickim, subregionie skierniewickim województwa łódzkiego przywiązujemy do tego bardzo dużą wagę, a poza tym ta koncepcja, która się pojawiła też na poziomie sejmiku województwa łódzkiego, czyli łódzkie ogrodem Polski, tu mówimy o całym kraju, to też jest
coś i pomysł, który się wpisuje w nasze działanie regionalne, ale przekładamy to na poziom województwa łódzkiego, a później na poziom całego kraju, bo warto się tym chwalić, warto to podkreślać. Chociaż też pamiętajmy, że nasze położenie skierniewickie pomiędzy Łodzią i Warszawą w centrum Polski, z racji też ogromnego rozwoju infrastruktury, też daje nam zupełnie inne usytuowanie w sensie czy prowadzenia działalności gospodarczej ogólnej, biznesowej, czy rolnej, czy pracy w Warszawie i w Łodzi. Przecież wielu skierniewiczan i osób z powiatu skierniewickiego, czerwskiego też dojeżdża do pracy do tych dwóch wielkich ośrodków, między którymi sąsiadujemy. A dzisiaj te połączenia także w kwestii na przykład łódzkiej kolei aglomeracyjnej, czyli tak zwanej Ełki, też dobrze się wpisują w te działania. Ja osobiście jestem wielkim fanem transportu kolejowego i towarowego, i osobowego, dlatego też miło mi jako radnemu z Sejmiku Województwa Łódzkiego też mówić o tym, że taka firma jak Ełka Łódzka Kolej Aglomeracyjna w sposób naprawdę bardzo fajny, interesujący działa i też potrafi po prostu zbliżyć ludzi. No pamiętajmy o tym, że jeszcze kilka lat temu nie mieliśmy połączenia z Łodzi do Radomia. To połączenie dzisiaj jest. Połączenie z Drzewicą. To są może tereny od nas bardziej odległe, ale też warto o tym wspomnieć, że dzisiaj Ełka dojeżdża do Drzewicy, czyli można powiedzieć do krańców województwa łódzkiego, do miasta, gdzie to miasto już sąsiaduje bezpośrednio z województwem mazowieckim i świętokrzyskim, więc to zbliżanie i możliwość przemieszczania się osób też bardzo poprawia tą infrastrukturę. Natomiast z punktu widzenia naszego lokalnego, to oczywiście mówię tutaj już zupełnie o Skierniewicach i powiecie skierniewickim, to te kwestie rolne, panie detektorze, one są istotne, ważne i powinny być podnoszone. Oczywiście problemy związane ze zbożem, z owocami miękkimi, czy z warzywami, no to też są, tam występują pewne subtelności, jeśli chodzi o tą produkcję czy sprzedaż. Panie ministrze, teraz właśnie nawiążę do kwestii dotyczącej prac Sejmiku Województwa Łódzkiego, ponieważ akurat z jednej strony mówimy o tym, że Łódzki Ogrodem Polski, mówimy o subregionie skierniewickim, który jest swoistym ważnym elementem, trybem, jeżeli chodzi właśnie o całe to przedsięwzięcie. Natomiast nawiążę do innowacyjności, a także tego, że Sejmik Województwa Łódzkiego inwestuje w rozwój Instytutu Ogrodnictwa. To już nie jest Instytut Ogrodnictwa sprzed na przykład 10 lat, tylko to już jest nowoczesny, rozwijający się prężny ośrodek, który jest znany nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Dokładnie tak, dlatego że tutaj co najmniej 2-3 projekty, mówiąc dwa, mówię o takich bardzo dużych projektach z dofinansowania środków europejskich, zostało skierowane. Oczywiście było postępowanie konkursowe, natomiast tutaj w tym zakresie rozwoju lokalnej działalności i całej obsługi około produkcyjnej w sektorze rolnym, mówimy tutaj konkretnie o ogrodnictwie, te kwestie, one są wspierane, bo jeśli spojrzymy na to Centrum Bioróżnorodności, czy kolejne inwestycje takie trwałe związane z Instytutem Ogrodnictwa, to rzeczywiście tak powinno być i dobrze, że dzisiaj instytuty w Polsce mogą mieć różnego rodzaju, instytuty naukowe mogą mieć różnego rodzaju kłopoty i muszą sobie w odpowiedni sposób radzić też w otoczeniu tak zwanym rynkowym. Natomiast też podstawową rzeczą jest po prostu utrzymywanie i prowadzenie nauki. No, zawsze jakaś osłona naukowa, czy to będziemy mówić o lasach, czy o przyrodzie, czy o rolnictwie konkretnie, no w naszym przypadku mówimy tutaj o Instytucie Ogrodnictwa, ta osłona naukowa i na poziomie krajowym i wsparcie na przykład organów centralnych czy organów wojewódzkich ze strony polskiej nauki, ono powinno występować, bo dzisiaj bardzo dużo różnego rodzaju zagrożeń występuje. Mówimy o gatunkach inwazyjnych, mówimy o coraz to nowych pojawiających się problemach w sferze produkcji żywności, utrzymania żywności, całego elementu chemizacji rolnictwa, utrzymania starych gatunków, na przykład jabłoni, to jest bardzo istotne i przecież w województwie łódzkim taki program też jest prowadzony, związany z nasadzeniami właśnie tych starych gatunków, także to utrzymanie tych naszych dawnych gatunków, które znamy, czy krąselki, czy kosztelki, to jest naprawdę coś, co w układzie bioróżnorodności rolniczej powinno, czy ogrodniczej, czy sadowniczej powinno być zachowane, bo bogactwo bioróżnorodności, jeśli ogólnie spojrzymy na środowisko, czy to będzie środowisko leśne, czy środowisko morskie, to polega na
tym, że mamy ogromną mnogość gatunków i po prostu to trzeba utrzymać. Nie może dochodzić do tak zwanej unifikacji, ze względu też na przykład na presję zarobkową. Nie może dochodzić do zupełnej unifikacji gatunków, ponieważ akurat w danym momencie taka odmiana jabłka czy śliwy się dobrze sprzedaje, ale także chodzi o to, żeby utrzymać i zachować tą pulę genetyczną także w sadownictwie dla przyszłych pokoleń. Tutaj cały czas mówimy na różne tematy, natomiast wszystkie te tematy są około Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw. Nawiążę jeszcze do jednej inicjatywy, wydarzenia, które podczas święta ma miejsce. Dni Energii organizowane przez Energetykę Cieplną. W tym roku również to będzie organizowane. Wiadomo, że odnawialne źródła energii to jest znak czasu. Co prawda jesteśmy w różny sposób bombardowani informacjami dotyczącymi, że to będzie zakazane, to trzeba będzie wymienić. Natomiast Polacy idą w OZE. Tak, idą i to jest dobry kierunek i na poziomie rozwoju instalacji fotowoltaicznych, programu Czyste Powietrze, prowadzenia termomodernizacji, rozwijania całego segmentu przydomowych instalacji odnawialnych źródeł energii. To jest ważna sprawa i konieczna i ona jest realizowana przez Polaków dosyć powszechnie. Tak jak kiedyś mieliśmy pewną poważną modę na, pozytywną modę oczywiście mówię, na tak zwane solary do podgrzewu ciepłej wody. Tak obecnie mamy bardzo aktywne podejście polskiego społeczeństwa do budowy instalacji fotowoltaicznych przy swoich domach, pomp ciepła, a przede wszystkim termomodernizacji. To jest szalenie istotny i ważny problem. Ja jestem oczywiście fanem tego, aby energię oszczędzać i jak najmniej zużywać. I to w tym kierunku powinno iść. Ale takie instalacje duże, czy do wytwarzania energii elektrycznej, czy ciepła, one muszą pozostać. Muszą być i mieć swoje miejsce w pracy w poszczególnych rejonach, bo zupełnie inaczej będziemy kształtować gospodarkę ciepłem na terenach wiejskich, a zupełnie inaczej na osiedlu Widok w Skierniewicach. To jest przecież oczywiste. Kończymy nasze spotkanie w ramach programu Godzina Radia RSC. Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw w tym roku, w sobotę na rynku przed ratuszem, otworzy prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Taką informację już oficjalnie przekazał doradca prezydenta RP, minister Paweł Sałek. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, wszystkiego dobrego, miłego dnia. Przed nami jedna z najbardziej kolorowych imprez w Polsce. Od 15 do 17 września Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. Wielobarwna parada, fiesta balonowa, targi ogrodniczo-rolne, wystawy florystyczne i tony pachnących jabłek. A do tego trzydniowa festiwalowa scena z darmowymi koncertami. W ramach piątkowej alternatywy Mr. Polska, Żabson, Gibbs oraz Avi. A w sobotę i niedzielę legendarna grupa Alphaville, Agnieszka Chylińska, Organek, Ania Dąbrowska, Happy Set, Ira oraz Myslowic. Partnerami strategicznymi 46. Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw są Orlen, PKP Cargo oraz Województwo Łódzkie. 15-17 września zapraszamy do Skierniewic. Weekend pełen kolorów, smaków i brzmień, na którym nie może Was zabraknąć. Serdecznie zapraszam do Skierniewic i gorąco pozdrawiam. Prezydent miasta Skierniewice, Krzysztof Jażdżyk.